No, już spawanie skończone. Może jakieś tam super ręki nie mam do tego spawania, ale raczej się chyba lemierz nie urwie. Teraz, bo to jest 55 HB albo 65 twardość, więc na ścieralność powinien być w miarę odporny. No tu teraz jeszcze ten nadgar muszę uciąć. No i gotowe. Łyżka gotowa. Będzie można się legnąć pod 3CX, ale teraz decyzję zjeść na szabarko. Muszę kosztować szabarki. Dobra, wyłączymy na chwilę.
No i to by było na tyle. Uszczelniarz jest wymieniony. Olej z mostu nie uciekł, bo to cały czas sobie ciurkał podczas tej całej wymiany. Wytrę mu ten most. Jak się coś pokaże, to będzie od razu widać, wiesz. Tak, elegancko. Śruby dokręcone. Myślę, że powinno być git. Stary uszczelniacz. Jak wygląda? No, ma krawędź przytartą. Taka okrąglutka się zrobiła. Więc miało prawo ciec. Dobra. Ekspituje się na zewnątrz. No, to mamy to. No, łyżeczka sobie czeka. W sumie wydawało się, że jest pilna, chyba jednak dopiero w sobotę będzie odebrana. Także jeszcze parę dni. Ale co z głowy, to z głowy już zrobionej się nie trzeba martwić. Czy się zdąży klientowi według jego oczekiwań coś wykonać, czy nie. No dobra, to 3CX na razie koniec. W sumie to jest taki... Tak stary sprzęt, że tutaj to praktycznie co chwilę coś się będzie przy tym pewnie dziać, jak nie wycieki. Tu już ileś tam węży wymienialiśmy. I tu na obrocie, i tam pod spodem jakieś, i na tym, na ramieniu. I tam do tego. Do łyżki tak samo. Także trochę tego było już tutaj robione. Tak co chwilę któryś tam puści. Zresztą widać, jak one wyglądają. Wszystko, że jest bardzo zmęczone, stare. Jak jednak świeży przewód, to tam ileś lat wytrzyma. Chociaż trzeba przyznać, że kiedyś, nie wiem z czego to robili, z jakich materiałów, że często na tych starych sprzętach jeszcze się trafiają węże oryginalne, tak. To jest oryginalny wąż, to jest oryginalny. Albo kiedyś tam wymieniany na oryginalny. W każdym razie to nie jest przewód dorabiany. Więc no taki szacun, bo tu ten wąż. To jest tak samo, wygląda na, znaczy nie wygląda, no na 100% to jest oryginalny wąż, bo one jeszcze na wierzchu miały taką gumową koszulkę zabezpieczającą, by ją wziął po prostu ząb czasu, zgryzy, już jej nie ma. Ale sam wąż i guma na wężu nie kruszeje, a teraz się te węże kupują, one nie są w stanie wytrzymać tyle lat, nie, eksploatacji, że to stoi na mrozie, na słońcu, nie mówiąc o temperaturach, hydraulice, ciśnieniu i tym wszystkim. Także szacun do tych wykonań kiedyś sprzed lat, że to tyle lat działało. No ten sprzęt już jest naprawdę wiekowy. No 98 rok to już trochę latek i trochę kubików ziemi na pewno przewalił. No ale na razie chodzi. Klient się cieszy, że ma, że może coś. Że może sobie coś tym zarobić. Dobra, to by było na tyle. Także dzisiaj jeszcze tylko ogarnąć warsztat, pozbierać graty i będę powoli kończył.